Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek dotyczy Glyptopterychtys gibiceps. Rybka pochodzi z Ameryki Południowej, z dorzecza Amazonki. W naturze rośnie do dość dużych rozmiarów, do pół metra, także to już jest kawał ryby. Ten tutaj to jest maluch. On tam ma ponad 15 cm. Jak na tak dużą rybę, to dość płochliwa ryba jest. Odnosi się to także do bardzo podobnego gatunku Hypostomus plecostomus. Ryby różnią się obarwieniem, ale jeżeli chodzi o pokrój ciała, budowę, to bardzo podobne do siebie są. Akurat ten gatunek jest wybitnie roślinożerny. Bardzo lubi właśnie i ogórka, i cukinię. Generalnie karmę roślinną. Tutaj dostaje tabletki ze spiruliną i płatki. Przepięknie zbarwiony. Szczególnie jego płetwa grzbietowa jest przepiękna. Tak olbrzymi żagiel. Mając taką rybę, no, musimy pokusić o duży zbiornik. Na takiego malucha, który tutaj jest, mamy 200. W tej 200 on sobie jeszcze może spokojnie rosnąć przez pewien czas. Ryba już jest 6 albo 7 miesięcy, nie, dłużej. Musiałem zobaczyć, jak długo on tu jest, ale może nawet i około roku jest. Nie pamiętam, od kiedy my go mamy. Musiałbym na filmiki zobaczyć. Ale może być, że ponad, że koło roku albo coś w tym stylu. W każdym razie istotnym jest właśnie zapewnienie mu dużej ilości karmy roślinnej. Początkowo, jak się kupuje te rybki, one są dosyć małe. Mają około od 6 do 8 cm. Dość płochliwe są wtedy. Pomimo tego, że 8 cm to wcale już nie jest taka mała rybka. No ale takie są. Natomiast z czasem stanie się rozbójnikiem. Nie wiem, co mi tutaj się tak odbija. Muszę na chwilę zatrzymać, chyba światło dochodzi też gdzieś z boku. Ok, z powrotem jestem. Już lepiej. Jeżeli chodzi o zbiornik, musimy sobie zdać sprawę z tego, że po pierwsze ta ryba zjada rośliny, więc różne rośliny w akwarium mogą być przez niego pożerane. Na przykład tutaj wyżarł mi dwa lotosy. Nie chce mi lotos przy nim urosnąć, bo te świeże, że rosnące liście są obgryzane przez niego. Do tego, jeżeli będzie drobne podłoże, no to on będzie kopał w tym podłożu, więc zrobi demolkę. Dodatkowo niszczy liście żabienic, wygryza różne dziurki w nich. Lepszym zbiornikiem jest taki zbiornik, którym, powiedzmy, dla takiego malucha ten zbiornik tutaj jest ok, ale dla ryby, która już osiągnie około tam 30 cm, zbiornik to jest minimum 300 litrów. No i do tego duża ilość różnych korzeni, duża ilość kryjówek. Z roślin można albo całkowicie zrezygnować w takim zbiorniku, albo dajemy tylko duże, mocne rośliny o sztywnych liściach. Wszystko inne będzie niszczone. Choćby samym tym, że no jest to ryba masywna, jak dorośnie, i zaręczam, że w akwarium spokojnie do 30 cm dorośnie. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, to tutaj akurat w tym zbiorniku temperatura jest ustawiona na 24 stopnie, więc poniżej 24 nie spada. I raczej jest to ryba, która lubi cieplejszą wodę.
powiedziałbym, że minimalna temperatura to powinno być 22 stopnie, maksymalna 30, bo u mnie w zbiornikach niestety w lecie dosyć ciepło jest, więc ogólnie lepiej te ryby czują się według mnie w przedziale 24-28 stopni. Właśnie to jest optimum z tego co zaobserwowałem. Jeżeli chodzi o pH, to tutaj woda jest lekko kwaśna, pH jest między 6,5 a 6,8. To zależy, po podmiance jest trochę bardziej kwaśna, bo dodaje garbniki tutaj do wody. Już pokazywałem ten wyciąg z moringi. To właśnie to tutaj leci. Co poza tym, jeżeli chodzi o kwestie właśnie karmienia jeszcze, to polecałbym właśnie tabletki ze spiruliną. Zjada też te tabletki z muchami, co ciekawe. Im te ryby są starsze, tym większy udział w ich diecie ma karma mięsna. Natomiast właśnie to jest różnica, którą zaobserwowałem pomiędzy tym gibicepsem a plekostomusem. Duży plekostomus, ten którego my mamy, zupełnie prawie przestał interesować się karmą roślinną, a teraz najbardziej właśnie smakują różne jakieś mięsne dodatki. No i okaże się, o, uciekł nam. Okaże się, czy w przypadku tego gibicepsa jest tak samo. Skoro kolega uciekł, to pokażę, jak wygląda zbiornik obecnie. Odsunę trochę. O. Tak wygląda nasza zgusetka obecnie. Co do tych ryb, jako ciekawostkę podam, że w odróżnieniu od typowych zbrojników, z którymi zazwyczaj mamy do czynienia, tak jak tutaj na przykład te antistrusy są, te ryby nie składają jaj w żadnych jakichś korzeniach, rurkach i tym podobne. Kopią w brzegu rzeki tunele do 2 metrów długości i na końcu takiego tunelu znajduje się komora lęgowa i tam właśnie w tej komorze ryby się rozmnażają. Także akwarium, no jest to całkowicie oczywiście niemożliwe. Natomiast ryby rozmnażają się bardzo łatwo i prosto i problemem jest tylko właśnie to, że muszą mieć możliwość kopania tych nor. Natomiast w Azji bardzo łatwo sobie z tym poradzono. Tam po prostu jest ciepło i hodują te gibicepsy w stawach, gdzie brzegi są... No normalna ziemia jest po prostu, no, tam jakaś gliniasta. No i one sobie tam mogą wtedy kopać te tunele, no i w takich stawach bez problemu się rozmnażają. Że rybę można rozmnożyć, no tylko specyfika warunków rozmnażania jest taka, nie inna i jest to niemożliwe. Na internecie polecam, można znaleźć różne filmiki z Amazonii i zdjęcia i można sobie zobaczyć, jak wyglądają takie brzegi właśnie z dziurami wykopanymi przez ryby. Można to zobaczyć w porze suchej, kiedy spada poziom wody i wygląda zupełnie taki stok, czyli brzeg rzeki, jak brzeg zasiedlony przez jaskółki, brzegówki. Dokładnie takie same dziury kopią, tylko w większej średnicy. No. No nie ma naszego pana gibicepsa. Uciekł, branciuch. W zasadzie to chyba tyle, co mogę o nim powiedzieć. Co do tej płochliwości,
to też właśnie bym zwrócił na to uwagę. Mały osobnik wielkości tego antystrusa, na przykład tutaj, mniej więcej takie się kupuje je, tej wielkości, czasem ciut mniejsze są. No ta płochliwość powoduje to, że jeżeli na przykład puścimy taką młodą rybę bezpośrednio do dużych antystrusów, one ją będą odganiać o pokarmu, on nie będzie za bardzo chętnie walczył. No i może paść nam ta rybka niestety z tego powodu. Także przestrzegam, żeby nie wpuszczać takiego młodego gibicepsa do akwarium z silnymi rybami. Niech on podrośnie tak właśnie mniej więcej do 15 cm i dopiero wtedy można go wpuścić, ponieważ tak jak mówię, no, są o dziwo dość płochliwe jak są młode. No niestety, nie chce chłopak wyjść, schował się, ale to też znamienne i pokazuje to właśnie, że jest to ryba płochliwa pomimo swoich dużych rozmiarów. No bo wszystkie inne, jak widzicie, żerują. Antistomus bez problemu żeruje, a to, że teraz zacząłem się tu kręcić więcej przy szybie akwarium, spowodowało, że nasz gibiceps uciekł i gdzieś tam pewnie z tyłu się czai, później przyjdzie i doje resztki. No to chyba będzie tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do kolejnych filmów. Natomiast kolejny film ukaże się za jakieś 2-3 tygodnie. Dlatego, że wyjeżdżam teraz do Polski i no nie mam możliwości nagrywania filmików. Także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia po powrocie z wakacji.